O wow, kochani, słuchajcie, przed wami dreszczowiec, który zbije was z nóg. Obiecuję wam to, bo takiego zakończenia to nikt się nie spodziewał. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny wiosenny dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. Idealne dziecko to, słuchajcie, po idealnej żonie i po idealnym małżeństwie, którego tutaj nie mam, kolejny dreszczowiec rodzinny spod pióra Lucindy Barry, który recenzuje dzisiaj dla was we współpracy z wydawnictwem Filia. Powiem wam szczerze, że w tym trudnym i nietypowym czasie kryminały i dreszczowce przynoszą mi moc ukojenia właśnie w tych trudnych czasach, dlatego że pozwalają mi się totalnie oderwać, porywają mnie i zabierają do zupełnie innego i też również dość strasznego świata, a idealne dziecko absolutnie mnie zaskoczyło i zbiło mnie z nóg i jestem cały czas trochę w szoku. Sami zresztą zobaczycie, jestem ciekawa, czy w ogóle znacie Lucindę Barry, dawajcie mi koniecznie znać. Hanna i Christopher to zadowolone z życia małżeństwo, któremu do pełnego szczęścia brakuje jedynie dziecka. Oboje pracują w szpitalu, ona jest pielęgniarką, on jest chirurgiem, ich życie płynie spokojnie i bez większych zaskoczeń. Aż do dnia, gdy do szpitala trafia Janie. Kilkuletnia dziewczynka, której ciało jest prawdziwym dowodem na to, że przeżyła niesamowite wieloletnie piekło. Christopher i Hanna poznają bliżej Janie i pragną stworzyć dla niej nowy, kochający dom, ale nie zdają sobie sprawy z tego, co też kryje przeszłość tej dziewczynki. Kochani, ja nie miałam pojęcia, że ta powieść będzie tak mocna, a jest mocna jak diabli. Co więcej, nic tutaj nie zapowiada takiego rozwoju wydarzeń, nic nie zapowiada takiego finału. Idealne dziecko pożarłam w jeden wieczór, w jedną zaczytaną noc, skończyłam jakoś po trzeciej nad ranem i powiem wam, że to chyba jest najlepsza rekomendacja właśnie dla tego tytułu. Lucinda Barry trzyma nas w napięciu od początku do samego końca. Pozwala nam uwierzyć w rzeczy, które nie są do końca prawdziwe, tworzy iluzje i fatamorgany. Po lekturze nasuwają się pytania, czytelnik zostaje sam z całym tym natłukiem myśli, z tym wszystkim, co pozostawia po sobie ta książka. Powiem wam, że ogromnie mi się to podoba, dlatego że Idealne dziecko porusza tematy fundamentalne dotyczące kwestii ludzkiej natury. Idealne dziecko to jest jeden z najlepszych dreszczowców rodzinnych, jaki do tej pory czytałam. Bez dwóch zdań, słuchajcie, to jest moje pierwsze spotkanie z Lucindą Barry i z pewnością nie ostatnie. Polecam wam bardzo, bardzo, tym bardziej jeżeli w dreszczowcach lubicie takie nieoczywiste zagrywki z czytelnikiem. Lucinda Barry, no, zarzuciła tutaj naprawdę mocno. Bardzo lubię dreszczowce, dobrze o tym wiecie, a rodzinne dreszczowce lubię również szczególnie i podrzucę wam jeszcze trzy inne świetne tytuły. Bad Mommy, Taryn Fisher. Jak dobrze wiecie, uważam ten tytuł za mistrzostwo w swoim podgatunku. To opowieść mroczna i okrutna, która nieco przypomina mi Sublokatorkę, dlatego że ona chce twój dom, ona chce twojego męża, ona chce twoje dziecko, ale przede wszystkim ona chce być tobą. Obce dziecko Rachel Abbott i to jest kolejny tom z serii z detektywem Tomem Douglasem. O ile dobrze pamiętam, to jest chyba czwarty tom tej serii, ale jest to zaskakująca opowieść o zaginięciu i o powrocie po latach. I wreszcie Szeptacz Alexa Northa, który oscyluje na granicach grozy, na granicach horroru, ale jest przede wszystkim kryminałem i opowieścią o rodzicielstwie, o ojcowstwie i o poświęceniu. O wszystkich tych trzech tytułach opowiadałam tutaj na kanale Wielkiego Buka, pisałam na blogu Wielkiego Buka, więc zapraszam was serdecznie do czytania, do oglądania, no i do podzielenia się swoimi wrażeniami. A teraz, kochani, razem z wydawnictwem Filia mam dla was jeden egzemplarz Idealnego dziecka do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi... W sumie to będzie taki konkurs prościzna, słuchajcie, dlatego że podrzućcie mi po prostu w komentarzach pod filmem, dlaczego ten tytuł ma trafić właśnie w wasze ręce. Konkurs trwa do... końca maja, do końca maja, a jak wszystko się skończy, cały ten pandemiczny szał, rozwiąże go, a książka poleci do zwycięzcy. Absolutny szok, absolutne zaskoczenie, no i moc frajdy z lektury przede wszystkim, dlatego że to jest naprawdę bardzo mocny dreszczowiec, chociaż nie ma tutaj galonów krwi, nie ma tutaj seryjnego mordercy, jest tutaj rodzina, jest tutaj idealne dziecko, właśnie. Słuchajcie, po więcej, jeżeli chcecie sobie poczytać, zaglądajcie na blogę Wielkiego Buka, no a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa! A
A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na nową serię na Wielkim Buku, czyli na krótko, w której opowiadam o dylemacie B.A. Paris i o ranie Wojciecha Chmielarza. Zaglądajcie tutaj. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie, rozgoście się, rozejrzyjcie. Mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba. Jeśli tak, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!